Jedna ostateczna kwestia. Kto jest winny całemu tego zamieszaniu? Czy my odpowiadamy w pełni za nasz wymiar sprawiedliwości, czy nie odpowiadamy? Wszystko rozbija się o traktat lizboński. Ja powiem, jest dwóch polityków, w zasadzie jeden żyjący, którzy odpowiadają za ten stan rzeczy. Jest to Jarosław Kaczyński, który zgadzał się na przyjęcie traktatu lizbońskiego, nie sprzeciwiał się, tak jak prawdziwa ideowa prawica, tak jak ja, kiedy organizowałem spotkania informujące, jakim zagrożeniem jest traktat lizboński, i świętej pamięci Lech Kaczyński, który ten traktat lizboński podpisał. Mhm. I to oni odpowiadają za to, że teraz my musimy się tłumaczyć Unii Europejskiej za wszystkie rzeczy. Kto ściągał Komisję Wenecką do Polski? Minister spraw zagranicznych, wielu rządu Prawa i Sprawiedliwości. No to do kogo mamy teraz pretensje, panie redaktorze? Najlepiej prowadzić dyskusję z politykami Prawa i Sprawiedliwości? Cytować ich słowa z 2014 roku. Na przykład w kontekście węgla. Mariusz Błaszczak: ze sprzedaży rosyjskiego węgla Putin ma pieniądze, żeby napadać sąsiednie kraje. I co? Przez kilka lat import węgla z Rosji wzrósł dwukrotnie. Czyli Putin dzięki temu rządowi... Ale słyszał pan, to była krytyka rządu Donalda Tuska. To teraz ja na tej samej zasadzie mogę krytykować rząd premiera Mateusza Morawieckiego. Konfederacja, wolność i niepodległość.